Wróbel. Jest pan? Grający trener. Grający trener. Zauważyłem tutaj obcokrajowca w waszej drużynie. Coś więcej? Fabiano Valente, Brazylia. Zawodnik, który już w Polsce jest ponad 10 lat, na dobre związany z siebie się radzą. Przyjechaliście zapewne do Gniezna po to, żeby wygrać mecz i całe spotkanie. Jak pan dzisiaj stwierdził wcześniej przed wypowiedzią, jeszcze macie bardzo mało rozegranych meczy. W ogóle jak pan widzi tą tabelę po tym meczu i w ogóle innych spotkaniach? Jak pan przewiduje swoją pozycję w tabeli? W tym sezonie faktycznie ta nasza druga liga jest bardzo wyrównana, tabela bardzo spłaszczona. W tej chwili 3-4 drużyny mają szansę na pierwsze miejsce w grupie. Na pewno oczywiście przyjęliśmy tutaj po komplet punktów. Jesteśmy zwycięzcą ligi z ubiegłego roku, również i w tym przyświecają nam dość duże ambicje i na pewno przyjeżdżamy do każdego rywala, także u siebie, po to, aby te mecze wygrywać i gromadzić punkty. Ja pomimo, że jestem wieźnianinem, życzę każdej ze stron wygranego meczu. Dziękuję za rozmowę. Thank you.